Witam serdecznie. Jeżeli szukasz super prostego przepisu na pyszne ciasto ze śliwkami, zapraszam na filmik. Polecam Ci kruche ciasto, które jest szybkie do zrobienia i szybko znika z talerza, bo jest naprawdę smaczne. A więc do dzieła, zaczynamy! Rozpoczniemy od przygotowania kruchego ciasta. Do dużej miski przesiewamy 350 g mąki pszennej. Przesiewamy także 10 g proszku do pieczenia. Ścieramy skórkę z jednej cytryny. Wsypujemy 150 g cukru, szczyptę soli. Dodajemy 140 g pokrojonego w kostkę masła. Wlewamy jedno jajko i mieszamy łyżką. Następnie rozcieramy masło między palcami. Nie wyrabiamy ciasta, robimy z niego okruchy. Ciasto jest gotowe. Widzisz, jakie jest proste do zrobienia? Miskę wkładamy do lodówki. W tym czasie przygotujemy foremkę. Wykorzystamy tortownicę okrągłą, rozpinaną lub nie, o średnicy 25 cm. Tortownicę natłuszczamy, tak aby dokładnie przykleił się papier do pieczenia. Na tortownicę wysypujemy połowę okruchów, około 400 g. Okruchy rozprowadzamy po całym dnie tortownicy. Lekko przyciskamy palcami, aby okruchy się połączyły. Ciasto posypujemy dwoma łyżkami bułki tartej. Odstawiamy ciasto. Wkładamy je do lodówki, w tym czasie przygotujemy śliwki. Wykorzystamy 800 g śliwek, dowolnych śliwek. Mogą to być ręklody, mogą być węgierki lub inne. Mnie najbardziej smakują te duże. Z umytych i osuszonych śliwek usuwamy pestki. Duże śliwki przekrawamy na 4, mniejsze na 2 połowy. Śliwki układamy ciasno na cieście. Ja wykorzystałam dwa typy śliwek. Jeżeli lubimy cynamon, śliwki możemy posypać cynamonem. Teraz na śliwki wysypujemy resztę okruchów z ciasta. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki i włączamy piekarnik. Do nagrzanego piekarnika wkładamy ciasto. Pieczemy je przez około 55 minut na dolnej półce piekarnika. Upieczone ciasto od razu wyciągamy na stół. Zimne ciasto przekładamy na talerz lub wyciągamy je z otwieranej tortownicy. Tak wygląda nasze ciasto, kruche ciasto ze śliwkami. Jest to jedno z najsmaczniejszych ciast i najprostszych do zrobienia. Z briciolata, ale prunie. Teraz pokroimy ciasto. Tak wygląda w środku. Bardzo polecam Ci ten przepis. Jestem pewna, że ciasto będzie smakowało Tobie i Twoim bliskim. Ciasto jest chrupiące. Jest w nim mnóstwo soczystych śliwek. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, podziel się nim ze znajomymi. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!